Dzień dobry. Dzień dobry. Przyjechaliśmy dziś na działkę po przerwie parudniowej. W sensie Adrian bywał tu częściej niż ja ostatnio. I dzisiaj mamy w planach właściwie podlanie zielska i chabaziów. A później będziemy jechać chyba, nie? Tak, pokażemy wam, czego mamy inwazję. Już widzę, że na klawiaturach. Tak, i co to jest nam, powiedzcie. Bo my nie wiemy, jak to zlikwidować. Wszystko wygląda dużo gorzej niż parę dni temu, także jest bardzo dobrze. Przejdę się z wami w ogóle tutaj też, bo mam parę spraw wam do pokazania. Na przykład to, że jeżówka zakwitła. Tak. Zacznijmy więc od rzeczy mało przyjemnych. Widzicie te robale, co po nim łażą? Co to jest? Jak to wyeksmitować stąd? Mamy to na kalafiorze. Na brokułach, na nasturcji. Tak, na brokułach, na nasturcji i pewnie gdzieś jeszcze. Ale jeszcze nie przyuważyliśmy. Jeśli jesteśmy już tu w tym zakątku, to pokażę wam jeszcze nasze papryki, które są ogromne. Takich to jeszcze na pewno nikt z was nie widział. O tu, proszę bardzo, wielkoludy. Też są zżerane. To w ogóle nic nie ma na przykład. A to małe, co to jest? To kwiatki jakie są, nie? Tak, to są nasze nagietki. Nagietki, a no widzicie. Tu są grzyby. Jak są? No nie ma ich jeszcze właśnie. Papryki, fasolka. O, tutaj też są papryki. Tu nawet jest jakaś czerwona, nie wiem. Ostra oczywiście, więc pewnie nikt jej nie zeżre. Potem mamy kolejne papryki. Te się to w ogóle jakoś tam pozwijały. Może mam za mało wody. Fasolka też tu trochę marnie w sumie wygląda. Zakwitł wreszcie chwast. I bardzo cieszę się, że go nie wyrwałam, bo wygląda wspaniale i pięknie. I mamy ich kilka w ogródku, także jestem zadowolona, że są. Natomiast tutaj chciałam wam pokazać, że tutaj też tego jest pełno. O, widzicie? Tutaj cyk. I to po prostu siedzi wszędzie na liściach i na łodygach. Także nie wiem, nie mam pojęcia, co to jest. Dobra, idziemy dalej. Idziemy dalej. O, zakupiliśmy dzisiaj konewkę. Właściwie to Adrian zakupił. Był w sklepie i nasz piękny kompostownik. Jest super, bo w ogóle nie przepuszcza smrodków. Teraz jak nas nie było, to Adrian zapomniał go wywalić z niego śmieci. I powiem wam, że nic nie śmierdziało. A tu pierwsza jeżówka różowa. Jej wygrana walka z kretem. Jeszcze będzie miała trochę tych kwiatów, także fajnie. I czy to małe gie też na niej siedzi? Tu chyba widzę, że jest na tym liściu. To jest chyba to samo. Jak mi to zeżre, to się wkurzę. Naprawdę wyeksmituję je. Nie wiem gdzie i nie wiem jak, ale je wyeksmituję. Tutaj są arbuzy, które sobie super radzą, w sumie moim zdaniem. No i do foliaka na razie nie wchodzę, bo jest ogólnie syf, ale widzę, że jest sporo pomidorów na krzaczkach. O, na przykład z tej strony widać. Wszystkie są jeszcze zielone. Ale daje to nam nadzieję na to, że może będziemy mogli wygrać chociaż w jednej konkurencji albo coś, nie wiem. No i tam też są te arbuzy, ale na razie nie włożę, bo nie ma po co. Tutaj też jest ten jeden arbuz, jednego musieliśmy wywalić. Pokrzywy, hodowla pokrzyw. O, i tutaj też to różowe. To jest krwawnica chyba, jak dobrze pamiętam. Albo znowu coś przekręcam. Dynie. Dzisiaj będziemy podlewać. Te trochę urosły, rzeczywiście brakowało im chyba wody. No i niektóre są bardziej podniesione, a niektóre to takie wypiertki mamucie.
Więc w sumie nie wiem, czy coś będziemy z nich jeść, bo u mojej babci w ogrodzie już mają te owoce, warzywa. Dynia ma owoce czy warzywa? Dynia ma dynię. Dynia ma dynię, tak. Tutaj są ziemniaki i te ziemniaki wyglądają całkiem nieźle. O, na przykład ten wygląda, to jest takie bydle. Bydle wśród ziemniaków naszych. Chociaż powiem wam, że po dzisiejszym obiedzie nie mogę patrzeć na ziemniaki już. Chwilowo. Ale muszę pochwalić najpiękniejszego człowieka świata, że zrobił bardzo dobry obiad dzisiaj. Ziemniaki z boczkiem i mizeria. To jest to, czego pragnęłam. Tutaj nasze astery też strasznie poszły w górę. Bardzo się z tego powodu cieszę. No ale to nie są te, które ja wysiałam, tylko te, które kupiliśmy, bo po co miały wyjść tamte, no nie? Nagietki. Tam przy bajorku w ogóle dużo rośnie jakichś tych, jak to się mówi. No ale jakieś kwiatki tam kwitną w ogóle. Także zaraz tam pójdę ogarnąć. Słoneczniki tam są też, to podejdziemy bliżej. Tutaj największe dynie tak naprawdę. Rosną tuż przy kukurydzy. Pokaż palcem kukurydzę. Właśnie jest tam. Jest jedna i tam są dwie i to wszystko. I w sumie tu chyba najlepiej też rośnie nam fasolka. Tak mi się wydaje. Bo tu jest gówno. No, no tak, bo tu jest gówno, prawda. Jedna dynia chociaż idzie w tą stronę. O, widzicie tutaj fasolka też ma już kwiatki. Chociaż moja babcia już je fasolkę i nam przyniosła też. Zaraz tam wejdziemy, ale jeszcze tu chciałam pójść, ponieważ... Oj, sorry. Ponieważ tutaj są nasze wysiewy i tu też jest fasola. O, tej też całkiem nieźle idzie, widzę. Tu są te wysiewy, cośmy posiali, rzodkiewkę, buraka i coś tam jeszcze w jednym filmie. No i tutaj te roślinki, które muszę wysadzić do gruntu i będę to robić już niedługo. Muszę znaleźć im miejsce i przede wszystkim trzeba je podlać. Tutaj oset, bo tak. No dobra, idziemy teraz na drugą stronę. Szybka akcja. Szybka akcja. Dzień dobry, dynia. Ta anotata jest po prostu ogromna. No i ma kwiaty, rzeczywiście. Kłóciłam się z Adrianem, że nie mają kwiatów, ale mają jednak kwiaty. Tutaj też jest fasolka. I groszek gdzieś tam też rośnie. O, groszek nawet ma już groszki. Słoneczniki. Też całkiem nieźle wyglądają. No i tutaj potem są te żółte kwiatki, co wsadziliśmy, kwitną. Łubin się suszy jeszcze. Szałwia. Tutaj jakieś takie żółte, nie wiem co to jest w sumie też. Wygląda trochę jak lwia paszczka. Ale nią nie jest. I te fioletowe też kwitną. Jakieś tam białe. I tak to się w sumie fajnie rozchodzi. Nie ma to tamto. Dobra. Idziemy ogarniać dalej. Zaraz popytamy tam tego ziomala, co tu będziemy działać. Co trzeba poddać, co trzeba porobić. No i tam też kwitną te żółte kwiatki koło dyniów. Czekajcie, czekajcie. Przybliżę wam. O, właśnie tutaj. No i zobaczymy, co tam dalej. Trochę tu się rzeczy pozmieniało i tak dalej. Ogólnie spoko opcja. Martwią mnie trochę te robale, co tam na wszystkim są. Bo to oznacza kolejne fiasko. No ale zobaczymy, może będzie lepiej. Albo nie będzie. To wiecie, to jest tak, że... Rzodkiewki coś zżarło też. No, że jeden rabin powie tak, a drugi rabin powie nie, no. Rzodkiewki, proszę bardzo. Rzodkiewki dwa razy się udały, to trzeci raz już nie mogły tak, się udać. Tak, dokładnie. No ale w sumie te kiszone nie były dobre, więc... No. No i ten, tu mi kurde tak szkoda, ten jeden jedyny kalafior i został obleźnięty przez te kurde, nie wiem co, pypcie. C
cebula ma się w miarę dobrze. Musimy zabrać dzisiaj czypiorek jeszcze. I lawenda nam ładnie kwitnie tutaj ta. Nie wiem, czy wy ją w ogóle widzicie, bo ja to tak średnio. O tu, teraz lepiej. No, więc jest dużo rzeczy, które nam bardzo ładnie wyszły. No, ale jest też dużo rzeczy, które nam nie wyszły i które nam sabotują jakieś robale na przykład. No ale dobra, nie poddajemy się, idziemy dalej. I wiecie, siła, masa i moc, czy jakoś tak, coś w tym stylu, nie? No a tu jeszcze te, wróciłam do foliaka i zobaczcie, no tu jest tych pomidorów full, tylko żeby one jeszcze były zjadliwe. Trzymajmy kciuki za zjadliwe pomidory. O, jeszcze kwitną, więc począśniemy trochę tymi kwiatkami. Tik. Taka sytuacja, nie? Są pod sufit aż. Dobra, kończę i idę podlewać. Teraz następuje podlewanie dyń. I idziemy po wodę do Mauzera, bo wszystkie wiaderka opróżniliśmy. Dobrze, że nie świeci tak słońce, bo byłoby nie do wytrzymania dzisiaj. Przyszły chmury. Ready? Mhm. Na razie ani razu nie purka na filmie. Adrian cały czas purka dzisiaj. I mówi, ale śmierdzi. Dobry pierk nie jest zły. Teraz misja wlej pod do foliaka jeszcze trochę wody. Powiem wam, że zaraz wam powiem, tylko wleję wody. Że ta konewka dzisiaj to był naprawdę dobry zakup. Bo przecież byśmy się tutaj zabiegli normalnie. Zabiegali z tym wszystkim. No to jest dramat, nie? Jak nie ma deszczu, a nie ma ostatnio i nie ma go być tu przynajmniej w okolicy, a nas znowu nie będzie za jakiś czas, na trochę, to ja nie wiem, co z tego wszystkiego będzie. Jeszcze chyba się studnia zepsuła. Odpukać. Zepsuła się? Aha. Trzeba ją zalać. I widzicie, jak to jest, że dramat goni dramat na tej wsi. Tu nie może być łatwo, tu jest zawsze trudno i ciężko. To jest tak jak Bear Grylls w swoich filmach. Szkoła przetrwania. Dosłownie. Spacer farmera. Idzie farmer. Taka misja. Widzicie, mówiłam wam, że tutaj jest jak w tym, w szkole przetrwania. Albo woda poleci, albo woda nie poleci. Chciałem się tylko upewnić, znaczy sprawdzić, czy 210 litrów to wystarczająca pojemność
żeby rozpuścić zwłoki. Chodzi na to, że tak na styk, ale lepiej jednak kupić 300. Tymczasem ten oto zbiornik pozwoli nam mieć podgrzane o 200 litrów więcej wody niż do tej pory i będzie to również bliżej. Niestety nie udało się nigdzie kupić przepustu do beczek, pojemników, zwał jak zwał. Tego cosia, co się go wkręca w otwór, żeby w niego wkręcić w kran. Nie istnieje to nawet w hurtowni, która zajmuje się nawadnianiem ogrodów i tak dalej. Albo ja to jakoś źle nazywam, także to jest zamówione z Allegro i tymczasowo będziemy po prostu czerpać z tego wodę wiaderkiem. Stelaż pod to będzie tymczasowy z cegieł, czyli pewnie na zawsze, ale może tymczasowy. Tu gdzieś w tej okolicy się to będzie znajdować. Dzisiaj to sobie ponapełniam i jutro już sobie z tego będziemy podlewać. No i patrzcie, bardzo dobra robota. Do pierwszego wiatru postoi, a potem zobaczymy. Lubię robić to samo dwa razy. No i jest na jutro, jakieś 200 litrów. Zagrzeje się przez noc. Jutro sobie spokojnie, porządnie podlejemy i powinno to wszystko do niedzieli wytrzymać, jak to będziemy następny raz. Podobno ma też nawet padać na weekend, zobaczymy. Trochę się to wszystko przechyliło w trakcie nalewania. Jednak ta tymczasowa konstrukcja będzie naprawdę tymczasowa. Nie chce mi się, ale zrobię to porządnie. To znaczy porządnie jak na mnie, no, z desek i może nawet wypoziomuję, bo widzę, że no tak średnio na łoko wyszło tym razem. To znaczy było lepiej, ale potem się oparło o płot. No nic, ponosiłem sobie wodę dla relaksu, to teraz idę podlewać. Podlany, ale jakim kosztem? Nie wyobrażam sobie, jakbym miał to wszystko podlewać i to by nie było zaściółkowane, mimo to, że jest. To i tak muszę wlewać w to tej wody od cholery. No ale nic, to jest taki krótki moment, który mam nadzieję nie będzie za często, ale czasem się przydarzy i są to ogłoszenia. Jest kilka rzeczy, które chciałbym powiedzieć do tych trzech osób, które dotrwały do tej pory. Jeżeli macie kanał ogrodniczy lub taki około ogrodniczy, bawicie się w jakiś tam ogródek, siedlisko, moje ulubione słowo, hodujecie sobie amatorsko warzywka i tak dalej, próbujecie to nagrywać, ale jednak coś wam idzie, ale niekoniecznie i ludzie jeszcze nie proszą was o autografy na ulicy i nie przysyłają wam zdjęć pindola ani donate'ów, no to nadajecie się świetnie, aby dołączyć do naszej grupki na Facebooku. Towarzystwo Wzajemnej Adoracji Mało i Średnio Znanych YouTuberów lub coś takiego. Jest kilka challenge'y w tym roku, które wymyślałem ja, więc są chujowe, ale mam nadzieję, że jak dołączą inni, mądrzejsi, bardziej kreatywni, to jakoś się to tam zakręci i będziemy sobie się tam wzajemnie polecać i tak dalej, pałować się w komentarzach wszystko to, co wszyscy lubią najbardziej. To jest jedna sprawa. Druga, jak już jesteście w tej grupce i oglądacie nasze filmy, czy tam filmy innych członków grupy i tak dalej, to się kurwa przywitajcie w komentarzach, a nie po tajniaku, bo jakoś was nie widzę nigdzie. No, kolejna sprawa, jak ktoś tutaj jest nowy i tak dalej i wam się o dziwo podoba, nie wiem jakim cudem, ale może jednak, to oglądajcie sobie nasze stare filmy, których jest już od cholery i są tak samo badziewne jak ten, czyli jeżeli to jest ten poziom, który wam się podoba, to zapraszam, bo inne są
tak samo takie. No i to chyba tyle. Dziękuję za uwagę. Aha, i jeszcze. Wcale nie trzeba przysyłać nudesów adminowi, żeby dołączyć do grupki. To są kłamstwa. Nie wiem, kto je szerzy. Wystarczy przysłać zdjęcie stopek. Dziękuję. To się gliwa na... Mówi się kameruje. Jak? Jesteśmy profesjonalistami. A! Ty mówisz au! Ty mnie odepłaś i ty mówisz au! Przepraszam. Czarny się robi. Nie, kłamie, nie robi się. Kurwa, mi się gorąco zrobiło. Przepraszam. Ale tak to jest, jak się w japonkach chodzi. Tak to jest, jak się nie patrzy pod nogi. Z tego państwa, z tego miejsca żegnamy się z państwem. Widzimy się w następnym odcinku. Pamiętajcie, zostawcie łapkę w górę, zasubskrybujcie nie, nasz kanał. Nie mów tego. Nie, że wyjebane mamy. Dobra, to nara. Do widzenia. Kurwa. Ja pierdolę.